Magnificencjo rektorze, wysoki senacie, magnificencjo rektorzy wspaniałych polskich uczelni, panie ministrze, panie wojewodo, ekscelencjo, parlamentarzyści, wszyscy wspaniali zaproszeni goście wedle tytułów i godności. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nikt nie przypuszczał, że Rzeszów, małe miasto w biednej wschodniej Galicji, stanie się symbolem i miejscem spektakularnego rozwoju gospodarczego i społecznego. I niejako motorem napędowym skoku cywilizacyjnego całego tego regionu. Oczywiście stało się to także dzięki splotowi wielu historycznych zdarzeń, które sprzyjały temu. Ale stało się tak również przede wszystkim dlatego, że, a może dzięki dojrzałości i determinacji naszych elit intelektualnych, gospodarczych czy administracyjnych. W ramach tej dojrzałości, tej determinacji chyba najważniejszym w ostatnich latach było doprowadzenie do powstania Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do powstania i później jego kształtowania. Jako prezydent miasta Rzeszowa, urzędujący co prawda od niedawna, chciałbym jednak wspomnieć nazwiska tych prezydentów i grup ich współpracowników, którzy w tym dążeniu i w tej determinacji do powstania Uniwersytetu Rzeszowskiego odegrali znaczące role. Chciałbym przytoczyć nazwisko pana doktora Mieczysława Janowskiego, obecnego dzisiaj na sali prezydenta Rzeszowa w latach 90-98. Oraz nazwisko pana doktora Andrzeja Szlachty, który był prezydentem w latach 98-2002. Myślę, że pan poseł jako szef Komisji Finansów Publicznych coś dorzuci także do tego prezentu od pana ministra. Szanowni państwo, wśród tych prezydentów, którzy przyczynili się do tego, jak wspaniale dzisiaj Uniwersytet Rzeszowski wygląda, chciałbym wymienić również nazwisko pana prezydenta Tadeusza Ferenca, który był prezydentem miasta przez 18 ostatnich lat. I jeszcze mała, pozwólcie państwo, dygresja i wspomnienie tych wszystkich nazwisk osób, które współtworzyły Fundację Rozwoju Ośrodka Akademickiego w Rzeszowie przez te wiele lat budującego zaplecze materialne dlatego, żeby ośrodek akademicki w Rzeszowie się wzmacniał i mógł powstać uniwersytet z tak wspaniałą bazą i zapleczem także dla pracowników naukowych. Szanowni państwo, o tym, jakie znaczenie ma uniwersytet dla Rzeszowa i dla regionu, padło już tutaj wiele ważnych słów. Myślę, że w tym gronie nie trzeba tych słów powtarzać, ale chciałbym dodać choćby dwa wskaźniki w kontekście zwłaszcza dzisiejszego filmiku, które uwidaczniają jeszcze bardziej to znaczenie. Otóż, szanowni państwo, Rzeszów ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników liczby studentów w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców miasta. To wyraźny wskaźnik tego, jak znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego ma właśnie uniwersytet i ośrodek akademicki. I drugi wskaźnik. Szanowni państwo, w ostatnich latach znów oddajemy 3000 mieszkań w Rzeszowie rocznie. Zatem to pokazuje, jak uniwersytet, jak miasto, jak ośrodek akademicki przyciąga kolejne pokolenia wybitnych młodych ludzi, którzy tworzą pomyślność gospodarczą i społeczną tego miasta i tego regionu. Szanowni państwo, kończąc, chciałbym serdecznie pogratulować panu rektorowi, senatowi, wszystkim pracownikom uniwersytetu przez te lata tak wspaniałych osiągnięć i tego, dokąd doprowadziliście państwo tę wspaniałą uczelnię. I jeszcze jedna ważna dygresja. Reprezentuję pokolenie, które i rocznik, który był ostatnim rocznikiem, który jeszcze nie byliśmy absolwentami uniwersytetu. Pani wojewoda kończyła UMCS, ja kończyłem WSP i jesteśmy z tego samego rocznika, tego jeszcze, który nie uzyskał tego wspaniałego dyplomu, ale znamy znaczenie i obserwowaliśmy to osobiście jako studenci, znaczenie przygotowań do powstania tej wspaniałej uczelni. Znamy znaczenie dyplomu, jakie ono miało dla kolejnych naszych kolegów i roczników. Zatem w imieniu tego pokolenia, które reprezentujemy, chciałbym jeszcze raz podziękować i pokłonić się tym wszystkim, którzy tę wspaniałą uczelnię tworzyli, bo tworzyliście ją właśnie dla nas, dla naszego pokolenia i dla kolejnych roczników. I w tym momencie chciałbym się wam bardzo serdecznie i nisko pokłonić
i złożyć wyrazy uznania dla waszego wspaniałego dorobku. Szanowni Państwo, życzę miłego świętowania także dzisiaj i przez najbliższe lata. Jestem głęboko przekonany, że te kolejne lata są kolejnymi latami świetności dla Uniwersytetu, dla naszego ośrodka akademickiego, dla naszego miasta i regionu. Podpisujemy kolejne umowy o współpracy i również w imieniu miasta Rzeszowa, samorządu chciałbym dodać i wspomnieć panu rektorowi i senatowi, że również w budżecie miasta Rzeszowa Uniwersytet ma stosowną, całkiem niezłą pozycję i będziemy mogli do czeku pana ministra co nieco dorzucić. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. A w imieniu samorządu miasta Rzeszowa chciałbym złożyć na ręce magnificencji stosowny okolicznościowy grawerton. Myślę, że będzie zdobił półki Uniwersytetu do kolejnych rocznic.